krótka kosmiczna przygoda. Wzgórze fantazji przed wielkim supermeteorem. Wow! Mówiłam wam już, jak powstają takie meteory. Słyszałyście historię o fantazji skoczku? Fantazji, która dotknęła gwiazdy. A właśnie, wiecie, ile w sumie jest gwiazd? I wiecie, jak dotknęła tej gwiazdy? Skoczyła tak wysoko, że... A ja wczoraj odkryłam planetę... Wendy, przestań! Chcemy słuchać ciekawych historii. Babynautka wylądowała na tej planecie i nie mogła wrócić. I nadal tam płacze. Wow. Serio? Naprawdę? No jasne, że tak. Babynautka wyruszyła w kosmos dawno temu. I podróżowała. I utknęła. Czemu? Bo Babynautka nie wiedziała, jak ma wrócić. Co? Babynautka wciąż tam jest? Samiutka? O, jakie to smutne. Ciągle myślę o tej Babynautce. Utknęła w kosmosie. Całkiem samiutka. Jak coś takiego mogło się nam zdarzyć? Naszym zadaniem jest strzec i chronić. Tak, lecimy w kosmos. Nie mogę się doczekać. Uzawiąca planeto, nadchodzę. Jippi! Ha? Nic ci nie jest? Tak nie da rady. Tam jest bardzo zimno i skrzydła szybko zamarzną. Muszę skakać z lodowej chmurki na chmurkę. Auć! Co wy robicie? Chcemy udać się w kosmos i uratować Babynautkę. Baby kogo? A, tak. Babynautkę. Skoczmy tak jak fantazji skoczek. Wyruszamy w kosmos! Wyruszacie w kosmos? Tak! To może wam się przydać walkie-talkie. Wow! Ale co mam robić? Historia o Babynautce jest kłamstwem, ale nie mogę się przyznać. Przestaną mnie lubić, a chciałabym tylko, aby mnie czasem wysłuchały. Wendy historię zmyśliła, ale Missy kłamstwo wykryła. Serio? Zaraz jej pokażemy Babynautkę. Teraz dziewczyny jej dadzą nauczkę, a ja się udam na ucztę. O, ale to ciężkie. Następnym razem ty niesie. Co się dzieje? Spójrz, a zobaczysz. To niemożliwe. To planeta łez. Czy to nie tam utknęła Babynautka? To tam utknął. A, tak, Babynautka. Więc Jenna i Jessie tam poleciały. Ale jak? Doskoczyły. Zobacz, mam je na linii. Hej, Fantasy, wszystko okej? Nie, nie możemy wrócić. Pomocy, ratunku. I co my poczniemy? Chciały uratować Babynautkę i same utknęły. O nie, nie martwcie się. Pomogę wam. Winnie, szybko, do rakiety. Nie martwcie się, zajmę się tym. Jenna, Jessie, gdzie jesteście? Babynautka, ale ja cię wymyśliłam. Babynautka, wreszcie cię znalazłam. Ale co wy tu robicie? Jak się tu dostałyście? Nabraliśmy cię. Wiemy, że Babynautka nie istnieje. Usłyszałyśmy cię przez walkie-talkie. To prawda. Chciałam tylko powiedzieć ciekawą historię. Tak mi przykro. I opowiedziałaś, ale nieładnie tak kłamać. Za to potem bezinteresownie przyleciałaś nam pomóc. Jesteś dobrą przyjaciółką. Teraz to dopiero masz historię. Magic Tea! Przyjaciołom nigdy nie mów kłamstw, bo prawda to zawsze najcenniejszy skarb. Więc Babynautka nie istnieje? Bajka prawie się skończyła, a Pandy niczego się nie nauczyła.
Tiny. Tina, dziś obchodzimy Dzień Skrzydlatego Sąsiedztwa. Zaproszenie zaakceptowane, ale siedzenie mam nieco poobijane. Mam do ciebie prośbę, poszerz mi swoją tiarę. Potrzebuję czegoś pięknego. Proszę, proszę. Okej, tiarę ci swoją pożyczę, ale przestań do ucha mi krzyczeć. Wszyscy będą mi w tym roku zazdrościć stylu. Lecz zasad się nie waż pominąć. Pamiętaj, że tiara nie może zginąć. Nie martw się, ja się nią zajmę. Wow, ale wielki ananas. Podoba ci się to złotko? Nawet o tym nie myśl. Pożyczyłam je od Fantazji. Jest ze specjalnego drewna. Będę wyglądać lepiej niż Candy. Nie licz na to. Wow. Mogę ją założyć do zdjęcia? A ja, żeby zobaczyć, czy umiem zgadywać? Chcę się przekonać, czy mi pasuje. Nie, nie i nie. Muszę na nią uważać. Jest bardzo drogocenna. Widzimy się na mojej imprezie. Ta impreza jest dla wszystkich. Dobranoc, piękna tiaro. Musimy jutro świetnie wyglądać. Juhu! To już dzisiaj! O nie! Moja tiara! Nie! Tiara tam była! Bezpieczna! Naprawdę, Tino, przysięgam ci. Bez mojej tiary kula nie działa. Tina nie może już rymować. Nie mam żadnej mocy bez tiary. Kto ją ma? Oddajcie mi ją. Byłyście zazdrosne, bo ja ją miałam. Kami, musisz nam pomóc. Ty wyjechałaś, więc na pewno jej nie wzięłaś. To samo dotyczy mnie, bo byłam na łyżwach z Fantazji. Idealnie. Wszystkie mieszkanki ze Skrzydlatego Sąsiedztwa są podejrzane, oprócz Patty. Proszę wyjść z miejsca zdarzenia. To mógł ktoś zrobić. Na mnie nie patrz. Tino, pomożesz mi. Teraz trzeba dokładnie zbadać miejsce zdarzenia. Okulary, wstążka, ładowarka. Aha! Co to jest? Przepaska Candy. Użyjemy proszku do odcisków. Mam aż 3 podejrzane. Zobaczmy. 3 z was miały powody, żeby dopuścić się kradzieży tiary. Ja, żeby zobaczyć, czy umiem zgadywać? Ty, ponieważ Candy ci jej nie dała, sama ją wzięłaś. Ja i nie ukradłam. To czemu na miejscu zdarzenia były twoje okulary? No tak, wzięłam tiarę, ale chciałam ją tylko przymierzyć. Było ciężko otworzyć sejf. Kiedy ją przymierzyłam, zobaczyłam, że źle w niej wyglądam. I ją oddałam. Więc to Lena. Dlatego była tam twoja ładowarka. Nie wzięłam jej. Kiedy tam dotarłam, sejf już był otwarty, więc zrobiłam kilka zdjęć dla moich fanów. Została tam. Więc w tej chwili nasza jedyna podejrzana to... Chcę się przekonać, czy mi pasuje. Sasza! Ale ja już mam swoją ananasową koronę. Gdzie... Więc jak wyjaśnisz, że znalazłam to na miejscu zdarzenia? Używam jej do prezentów. Każdy mógłby taką mieć. Jasne. A czemu się tak denerwujesz? Nie, ja nie. Moja korona! Nie uciekaj! Za nią! Chciałam tylko uratować moją ananasową koronę. Lady, to tiara! Chodź tu! Teraz rozumiem. To ślady zwierzaków. Ups, jak mogłam to przegapić? Przepraszam, Saszo. Wiem, że nigdy byś niczego nie ukradła. Nie przejmuj się. W końcu to nie Candy nas zaskoczyła, a jej zwierzak. Magic Beans! Fantastycznie! Nie żyją obchody Dnia Skrzydlatego Sąsiedztwa. Ta szalona intryga nasz dzień odmieniła, ale na szczęście historia dobrze się skończyła.
Największy żart. Zobaczcie, co wczoraj znalazłam w rzece. I to nie pierwszy raz. Muszą bardziej uważać. Prawda, plastik bardzo szkodzi wszystkim rzekom. To nie może być tak, że zanieczyszczają nam wodę. Chodźmy i dajmy dzieciom z doliny nauczkę. Pokolorujmy wodę. Nie przesadzamy odrobinę. To tylko na troszkę. Chodźmy zobaczyć ich zdziwione miny przez lornetkę. Okej, ale ten żart... będzie zabawny. Trzy! Wygrywam! Spójrz teraz! Ja wygrałam. Teraz ja. Gotowe na mój wynalazek? Latający kamień! Uwaga! Nie! Co ty zrobiłaś, Missy? Ja nic. To czemu woda jest fioletowa? I bąbelki z domów też. Chodźmy zobaczyć smoczkową fontannę. Hashtag fiolet, hashtag woda. Woda o smaku lodu? Coś jest nie tak z naszym światem. Trzeba poprosić o pomoc fantazji. Skrzydlate serce, chcę teraz pojawić się tam. Mały krok tu, mały krok tam. I portal fantazji ujawni się nam. Gdzie się wszyscy podzieli? Pokaż mi. Tam jest Lala. Biedna Katie. Zobacz, jest taka bezradna. Kolorowanie wody to był świetny pomysł. To sprawka Fantazis. Zepsuły nam wodę. I jeszcze patrzą na nas przez lornetkę. Śmieją się z nas. Świetnie się bawią. To jakieś kpiny. Zemścimy się. Hej, Connie robi ciasteczka. Chodźcie do doliny. Ja chętnie zjem. Hej, zaklep mi jedno. Ja nie latam. Gdzie ty tak pędzisz? Na ciastko, Connie. Teraz my popatrzymy. Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Padło już na pierwszy żart. Zobaczmy. Jestem pewna, że mówi... A, kocha pomarańczowy. Pasuje mi do moich oczu. Padło już w drugą pułapkę. O tak, chociaż wolę już wyglądać jak jagoda. Przyłapały nas. Już, wystarczy. Pofarbowały się nas. A wy naszą wodę. To tylko żart. Kolory zaraz znikną. Chciałyśmy dać wam nauczkę. Dziś znalazłyśmy w rzece plastikową butelkę. A to jest złe. Woda jest bardzo ważna dla świata. Wszyscy musimy wodę szanować, żeby nasz świat w dobrej formie zachować. No, to był to słaby żart. Nie zaśmiecamy rzeki. Ktoś to wyrzucił. Znowu ta butla. Mówiłam nie. A ja tak. Ej, to moja butelka. Dzięki, że ją znalazłyście. Wiatr mi ją wyrwał. Swoją drogą, co świętujecie? Co my świętujemy? A! Święto kolorów! Okej, sarki. Szczerze mówiąc, trochę przesadziłyśmy. Ale i tak zrobiła się całkiem śmieszna. Fantasy Magic Team! Wow, ale wow. Ładnie! Powie mi ktoś, co się właśnie stało?
dalej, tkoni. Pora kłaść się spać. A ty bądź uważna. Nie chcemy powtórki z wczorajszej nocy. Tylko nie to! Ciuti, ochroń mnie! Ratunku! Co się dzieje, koni? Mam potwora pod łóżkiem! Serio! Przestań, koni! Zawsze jest tak samo. Okej, czy jak dziś kolej? Ja byłam wczoraj, dzisiaj kolej misji! Mam dużo roboty jutro, muszę się wyspać. Lori, ty idź. Okej, już idę. Świetnie, teraz moja kolej. Nie będę mogła zasnąć. Ja to mam pecha, wiecznie to samo. Jedyną straszną rzeczą jest ta babka. Ble. Może potwór ją porzucił? Potwór istnieje tylko w twojej wyobraźni. Śpijmy. Dziękuję, że ze mną zostajesz. Nie ma za co. A teraz idź spać. Koni, to nie może tak trwać. Dziś spędzisz noc sama. Ale potwór. Spokojnie, musisz tylko liczyć owce. I robić coś, co bardzo lubisz. Jak babeczki. I dużo się śmiać. Zrobię babeczki. Ale co jeśli będzie dużo potworu? Koni, przyszły fantazys. Wiedzą, jak się pozbyć strachu. Naprawdę? Jak? Pomoże magiczny hełm. Wow! Hełm fantasy. Wow! To nie jest zwykła czapka. To magiczny przedmiot, który dodaje odwagi właścicielowi. Hej, koni, do twarzy ci styl. Robisz się odważna. Tak, wyglądasz całkiem jak fantasy. To nie magia. Mam rację? Nie, ale ona jest zadowolona. Zobaczmy, czy wreszcie zaśniemy. Jeśli nie, zajmą się tym zwierzaki. O nie! Jedna owca, druga. Muszę zrobić babeczki. 100 owiec, 1000 owiec. Wezmę hełm. Idźcie stąd. Co to za hałas? Ale bałagan. Co ty tu robisz? Dzięki rozumnej Susu i temu małemu magicznemu hełmowi cienie zniknęły. Mam dla ciebie niespodziankę, koni. Hełm wcale nie ma mocy. Sama pokonałaś swój lęk. Serio? Samodzielnie? To znaczy, że jestem bardzo dzielna. A kiedy jesteś dzielna, zmyślone potwory znikają. Dziękuję za pomoc. Magic Kiss! Wow! O! Super! Wow. Jestem padnięta. To magiczny hełm. A nie mówiłaś, że jest nieprawdziwy? Daj go na wszelki wypadek. Hej, jak im poszło w nocy? Ej, nie miałyście mi pomóc? Nie uciekajcie, policzcie owce albo coś. Jesteś pewna, że jesteśmy bezpieczne? Mówiłam wam, potwory nie istnieją. Cry babies, magic tears. Świat przyjaźni i szybczy. Cry babies.
będę skrzydlate serce. Daj mi spróbować. Robisz źle. Skacz teraz. Denerwujesz mnie. A poza tym tablet jest mój. Cóż, okej. Niech będzie. Ale nie pytaj mnie potem, jak zdobyć te serce. Cześć, Leno. Co się stało z Dream? Bo ja wiem. Idzie na wzgórze fantazji. Chodźmy za nią. Okej. Chodźmy. Mały krok tu, mały krok tam. I portal fantazji ujawnił się nam. Wyżej niż samolot polecę. Po schodach wejdę, na górze będę. Skrzydlate serce zdobędę. Nie, skręć kierownicą. Skręć kierownicą. Czekaj, może zasnąć, zanim porządnie zaparkuję. Tak, co tam, Leni? Rety, to zabawne. Lena zrobiła grę z samą sobą. Jest główną postacią. Nie, to naprawdę ja. Ja! Niesamowite, można ją usłyszeć. Jak to zrobiła? Nie wiem, ale tu utknęłam i nie mogę się ruszyć. Jak się w to gra? Ej, sterujesz tu. Ha. Ja się ruszam, znaczy ty ruszasz mną. O, czy to ty? To przecież ty. O! Musisz mną ruszać, nie ma innej opcji. Robi się. Ciśnij przycisk stoku. To jest trudne. Czy ty przeskaczę? Nie, skacz. O! Wow, skrzydlate serce. Może tam jest wyjście. Pomogę ci. Wow, ej. Hej, uważaj. Zostało mi tylko dwa życia. O rany. Przestań, jestem zmęczona. Gry nigdy się nie męczą. Skacz. Nie jesteś zmęczona. Ja chcę pograć. To musisz zaczekać. To ty nie pozwoliłaś mi grać. Mam tylko jedno życie. O, teraz ty. Nie, ty graj. Tylko Dreamy może mi pomóc. Gdzie ona jest? Tutaj. Co się dzieje? Czegoś potrzeba? Dreamy, musisz mi pomóc. Tylko ty jesteś ode mnie lepsza w tę grę. Dobra. Widziałam wszystko ze wzgórza fantazy. Ale czy nie mówiłaś przypadkiem, że tablet jest twój i tylko ty na nim możesz grać? Tak. Wybacz, wszystko należy tutaj do każdego. Proszę, pomóż. No dobrze, pozwól mistrzyni się tym zająć. O! Wow! Dawaj! Ale super! Lecz Lena! Lecz Dreamy! Lecz Dreamy! Yay! Co jest? Twój tablet mi upadł, nie działa. To nasza wina! Zróbcie coś! Chwila, w jaki sposób ty się tam dostałaś? No przypadkiem weszłam do portalu, akurat gdy mówiłam... Wyżej niż samolot polecę. Wyżej niż samolot polecę. Po schodach wejdę. Jak to było? O, no tak. Skrzydlate serce zdobędę. Tak. Spójrz. Hej, utknęłam. Wow, kolejny świetny pomysł. Wow, to jest ciekawe. Zróbmy to razem. Zobaczmy skrzydlate serce. Dreamy, ty ciągle jesteś w grze. Dzięki, Dreamy. Bez ciebie bym nigdy nie wyszła. Magic Team! Yay! Jesteś mistrzynią. Było łatwo. Uczę się od najlepszych. Gra wideo! Cry babies, magic tea.
zwierzak. Tak! Dawaj, Katie, aport! Oh. Mój pies jest zwinniejszy. Zobacz. O, jest słodziutki. To mu to robi. Hejka, co u zwierzaków? No, tak sobie. Widziałyśmy was z góry. Znaczy, Didi widziała i wszystko nam powiedziała. Hej, Didi! I przyszłyśmy wam pomóc, bo nasze zwierzaki są bardzo bystre. Zobaczycie. Okej, zaczynamy. Za 4, 3, 2... Wieża fantazji! Nie, coś nie wyszło. Teraz staniecie się silne i zwinne. Dlatego musimy ciężko ćwiczyć, trzymać dyscyplinę oraz zachować porządek. Ej, chwila! Uważaj, przestańcie! To przecież trening. Przestańcie i ćwiczymy. Tak jak mówiłam, musimy być wytrwałe. Zacznijmy od kręciołków. Dawaj, Bru, zaczynasz. Bardzo dobrze. Świetnie. Fatalnie. Skacz, Kitty, damy radę. Super! Pokaż im, że jesteś najlepsza! Drugie zadanie, wielka tarcza. Gotów, Lenny? Leć! Oj, sorki! Teraz my, dawaj! Dziesiątkę. Trzeci test. Wielkie piłki. Dawaj, Nady. Damy radę. Biegnij, Kitty. Pokaż im, że jesteś najlepsza na świecie. Dalej, Kitty. Świetnie, Kitty! Na koniec najlepsze, szalony młyn! Trzymaj się, dajesz radę! Szybciej! Nie, nie tak! Chodźmy! O, strata czasu! Dalej, Kitty! Pokaż, co umiesz! Widzicie? Start! Chyba przesadziłyśmy. Tak myślę. Przepraszam, Kitty. Wszystko dobrze? Bardzo mi przykro. Magic Kids! A teraz wasza kolej. Zapomniałam o tobie. Czas na trening. Cry babies, magic tears. Świat przyjaciół i trzy. Cry babies.
Baby jest super! To najpotężniejszy bohater świata! Atomowe tornado! Miejscowi kręcią! Zoom! Mogę się przelecieć? No jasne, Candy! Ty masz moce! Powinnaś być superbohaterką i wszystkim pomagać! Nie potrzeba mocy, żeby pomagać innym! Ty też możesz być bohaterką! Trzymaj się, Candy! Ja? Superbohaterką? Stać, słoczyńcy! Bad Baby jest nowym stróżem Butelkowej Doliny! Proszę cię, pomóż mi choć trochę! Uratuję cię, Winnie! Auć! Bad Baby, by się tu nie przytrafiły! Naszą misją jest ochrona wszystkich dzieci. Będziesz moją tajną asystentką. Będziesz super Winnie! Jesteśmy tutejszymi superbohaterkami. Czy mamy powstrzymać jakichś złoczyńców? No, nie bardzo. Jesteś pewna? Nikt ci dzisiaj nie dokucza? Nawet niedobrzy kosmici? Nie bardzo. Nawet muchy nie latają. Do zobaczenia. Muszę wykąpać kotkę. Nie martw się. Bohaterki tak łatwo się nie poddają. Nie potrzebujesz dwóch superbohaterek? Nie, wybacz. Bohaterki na ratunek! Nie! Selfie z lokalną superbohaterką? Ale nuda. Ratunku, proszę na pomoc! Bad Baby na ratunek! I moja asystentka. Dziękuję bardzo. Pomogłabyś mi z tym puzzlem? Miłego dnia, mieszkanko. Tutaj nie da się być superbohaterką. To nie są prawdziwe tarapaty, Winnie. Właśnie, musimy stworzyć problemy. Winnie, patrz! Mogłam zapomnieć smoczka. Co jest ze mną nie tak? Nie mogę znaleźć złotego smoczka. Nie obawiaj się. Bad Baby go odnajdzie mocą umysłu. Czuję go gdzieś tutaj. Mam go. Dziękuję, Bad Baby. Jesteś bohaterką. Zablokowały się. Bad Baby otworzy używając super siły. Raz, nadchodzę. Dwa i trzy! Dzięki, Bad Baby! Bad Baby pomogła Krystal otworzyć drzwi, a Candy zgubiła swój... Moja deska! Bad Baby na ratunek! Dzięki, Bad Baby! Czemu ostatnio mamy tu tyle chłopotów? Zostań tu! Bad Baby doskoczy na sprężynach i cię uratuje! I dostaniesz ciasteczko! Mam cię! To ty powodujesz wszystkie problemy! Ja? Nie! Ja ją miałam ratować! Co, maybe? Maybe! Nie jestem Bad Baby! I naraziłam Nady na niebezpieczeństwo! Skrzydła! Deli! Mało brakowało! Ale napsułaś! Jak mogłeś wymyślić tyle niebezpieczeństw? Ja tylko chciałam zostać superbohaterką! I byłaś dzisiaj bohaterką! Uratowałaś Nady! Wszystkie jesteście bohaterkami! Magic Team!